Moi drodzy, wyjątkowo plenerowo rozpoczynamy 25, trochę taki jubileuszowy odcineczek Kupuję Kryptowaluty. Dzisiaj kryptowaluta, która po zdradze była już kupowana, natomiast na pewno zostań do końca, bo zrobimy podsumowanie, zrobimy, ile jesteśmy na plusie albo na minusie, ale oczywiście jest hossa, więc pokażę, ile jesteśmy na plusie. No i co, zaraz przejdę i pokażę Ci zasady serii oraz kupowanie, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz. Oczywiście zostaw mi subskrypcję. Jeżeli Ci się ten film zaczął podobać, natomiast tego typu filmy, takie bardziej reelsy plenerowe, nagrywam na swoim Instagramie, więc link znajdziesz w opisie, jeżeli troszeczkę wiedzy plenerowej o krypto chcesz sobie zaczerpnąć. Zapraszam dalej. Dobrze, zaczynamy sobie oczywiście od zasad serii. Szybciutkie przypomnienie. Kupujcie kryptowaluty z moich linków, czyli binancegiełda.com oraz Bitly giełda podłoga Zonda. Akurat do tego odcinka kupowałem za złotówki na Zondzie. Polecam to robić bardzo przyjemnie. Prowizje w miarę przyzwoite i przelewem bankowym albo kartą bez problemu. Całe portfolio na CoinTrackingu do aplikacji, link w opisie. Kupujemy metodą DCA, czyli konkretnie raz w miesiącu stała kwota. Można by pomyśleć za jakiś czas, czy po prostu by tej kwoty nie zwiększyć. Na tą chwilę jest to 400 zł. Staramy się kupować na dołkach. No w tym miesiącu się nie do końca udało. Aczkolwiek tą krypto się udało, więc zostań do końca. Staramy się kupować stabilne kryptowaluty. Przelewamy je na portfele zewnętrzne. Polecam to robić dla bezpieczeństwa. Q&A w komentarzu pod ostatnim filmem Zeus. Nowy odcineczek idealny do grilla. Pozdrawiam, dzięki Zeus. I Goodman. Musisz trafić, a jak trafisz, to i tak się nie wzbogacisz, bo to zbyt małe kwoty. No uważam zupełnie inaczej, bo te kwoty nie są tak bardzo małe. Dla metody DCA są fajne, są wystarczające. Jest to kwota w miarę przyzwoita i taka normalna, wydaje mi się. No, nie powiem uniwersalna dla każdego, bo to nie od tego jest, że nie jestem od tego, żeby to oceniać. Natomiast można tutaj te solidne kryptowaluty od dołków, które kupujemy, od bessy, można trafić. Czyli kompletnie nietrafiona teza. Według mnie oczywiście możesz myśleć inaczej. Pozdrawiam Cię serdecznie. Zapraszam Was także do bliźniaczej serii Kupują Akcje oraz do serii Kryptoluetka, gdzie losujemy różne krypto zupełnie bardzo mocno spontanicznie. Kupujemy krypto od maja 2022, czyli dokładnie mamy drugi roczek, 25 odcinek dzisiaj wydana, kwota sumarycznie to ponad 10 457 zł i w tym miesiącu przelany już na portfel kupiliśmy sobie 22 maja, czyli w momencie nagrywania tego filmu to jest dzisiaj, Celestię, to co dwa miesiące temu, aczkolwiek większą troszeczkę kwotą i bo fajnej obniżce, bo wyszła średnia 9,93 dolara, ponad 10 sztuk. 400 wysłałem to już na portfel. Od miesiąca bardzo fajny spadek tutaj, można powiedzieć $12 do 9,6 na teraz. Tutaj mamy w tym właśnie momencie, można by powiedzieć all time low był 7 miesięcy temu, $2, no to było w sumie efektywnie kupić, ale także 3 miesiące temu było all time high, już jesteśmy 54%, ja się do tego odnoszę do tyłu. Więc od roku wygląda to w miarę jeszcze przyzwoicie, natomiast no, można to było kupować zdecydowanie po niższych cenach. Natomiast projekt jest ciekawy, projekt jest wchodzący w nowe nisze, w nowe trendy, nie jest już takim tam dinozaurem, tylko po prostu wygląda on całkiem fajnie. No i myślę, że na tym się będzie dało zarobić. Zobaczmy sobie może na TradingView, jak to wygląda, jak to troszkę spłycimy, no to widzimy, nie? Trend jest tutaj taki ciekawy do kupów, do zakupów. Myślę, że jest ciekawy do zakupów, bo tutaj do góry wzrosty już były. Teraz zaczynamy spadać w dół i tu mamy takie coś ala wahanie, które może się okazać potem właśnie dzięki takim tutaj, tym takim schodkom może potem nam wybić w górę albo w dół. No zobaczymy, jak będzie hossa, no to myślę, że pójdziemy do góry. Arkusz pokazałem, zasady serii pokazaliśmy sobie. Przechodzimy do CoinTrackingu, gdzie dopiszemy sobie tą krypto. Manualnie oczywiście. Klikamy New. Dzisiaj był ten trade. 10.30 Celesti to było. To jest TIA. Tylko teraz tak. Którą ja już tutaj wprowadzałem. Niech będzie, że to jest ta wersja, tak, i sprzedajemy 400,38 PLN-ów i to akurat było kupione na
na zondzie, tak naprawdę. Dodajemy transakcję, ok, rekalkulacja, zobaczymy, na czym stoimy. Ok, wydaliśmy 10 466, czyli pokrywa nam się w miarę z naszym wyliczeniem. 20 000 stan naszego portfolio, mnóstwo krypto, najwięcej w Bitcoinie, 45% total. Total account value jesteśmy na plusie 9843 zł. Także jest spoko, z 13 coinów mamy na 28 trade'ów, no bo czasami kupowaliśmy po dwie. Pierwszy trade, tak jak tutaj mówiłem, 2 lata temu. I zobaczmy sobie może, jak to wygląda procentowo. 45% w Bitcoinie, 14,5% Ethereum, Solana 14%. I dalej mamy różnego rodzaju nasze altcoiny. Najsłabiej prezentuje się XRP, Polkadot i Atom. Można tu będzie pomyśleć. Natomiast statystykę realizacji, nierealizacji zysków. Mamy największy zwrot na Solanie, 600%. Bitcoin 187%, ogólnie 94% na plusie, bardzo fajnie. Ethereum 84%, ADA 13% na plusie, LINK 94%. No i tutaj Algomatic, TIA, są te spadki. TIA była na największym minusie na początku, dlatego zdecydowałem się dokupić. Mamy tutaj średni zakup o 42 zł, przeliczenie na złotówki. Ostatnia cena 37,66. W sumie mamy minus 7 dyszek jeszcze na tym coinie. Tutaj Atom prezentuje się najmniej ciekawie, Polkadot fajnie, XRP też. No tutaj zależy nam na tym, żebyśmy, to są dobre projekty, żeby na te projekty zwrócić uwagę i żeby wyjść na nich na plusie. No i jeszcze sobie pokupować kilka, no kilka, myślę, że więcej niż kilka, kilkanaście może projektów na tej hoście. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Do coin trackingu masz link w opisie, to jest platforma darmowa na początku. Spokojnie, ja używam wersji darmowej, możesz się zarejestrować i testować. No i polecam Ci zobaczyć pozostałe moje filmy i subskrybować.